Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam na haul. Postanowiłam, że będę chyba robić takie troszeczkę mniejsze haule, pokazywać trochę mniej rzeczy. Chociaż jak tak się zabrałam za zbieranie, to wyszło, że jest tego trochę. Bo zazwyczaj robię raz w miesiącu i później gadam. I wydaje się, że tych rzeczy kupiłam miliard. Wcale tak nie jest. Także dzisiaj przychodzę z takim chyba trochę skromniejszym. Nie wiem. Zobaczymy w trakcie. No a wiem, że wy hole lubicie oglądać, także właśnie zapraszam. Najpierw zacznę od tak lekko domowego. Co prawda już w miarę udekorowałam mieszkanie, w miarę wszystko mam, no ale jakoś tak w tym miesiącu skupiłam się bardzo na toaletce, jeszcze na kilku drobiazgach, których mi brakowało, żeby było tak bardziej przytulnie w mieszkaniu, jakoś tak fajnie. No albo też zobaczyłam kilka rzeczy, które do mnie mówiły z półek. No po prostu czasem tak jest. Też byłam w Ikei w tym miesiącu, w końcu się wybrałam. Wiele z Was pytało, co kupiłaś, czy będzie haul. Więc tutaj w haulu dorzucę też te zakupy z Ikei. Pierwsza rzecz do domu, która stoi sobie na mojej toaletce, która już jest odremontowana i odpimpowana i będzie za niedługo do pokazania Wam, także czekajcie. To jest świeca, świeca z Primarka, świeca o zapachu Wild Fig and Berry. Pachnie ładnie, ale niezbyt intensywnie. No już ją paliłam i tak, no nie pachnie zbytnio na zewnątrz, w sensie jak się pali, ale opakowanie było tak przecudowne, że za 4 euro no po prostu nie mogłam sobie odmówić, bo jak się ta świeca wypali, to będę tu coś ładnego trzymać. Były jeszcze takie złote i srebrne i nie wiem, czy nie chcę jeszcze do innych pomieszczeń, bo strasznie mi się podoba. Także właśnie to w Primanim było. W Primanim kupiłam jeszcze do toaletki światełka. Światełka robią klimat, światełka są zbędne, ale robią klimat i pięknie wyglądają. Moje są właśnie takie w kształcie serduszek, tak to wygląda. Teraz Wam jeszcze pokażę. Kosztowały 4 euro, to jest 10 LEDowych światełek. Fajne jest to, że mają przezroczysty kabel, więc widać go, no widać, ale nie aż tak bardzo jak na przykład czarny, i że są na baterie i nie trzeba ich nigdzie do kontaktu tam wciskać, tylko właśnie na baterie są i to wystarcza. Także ze światełek jestem zadowolona. Później, jeżeli chodzi o dom, to była właśnie wycieczka do Ikei po to, żeby kupić stołeczek do biurka. Stołeczek malutki, fajny, wygodny do biurka, do toaletki. Kosztował 3,5 euro. No i poduszka, która na nim jest taka kolorowa, wesoła, kosztowała piątaka. Czyli ile kosztowała poduszka, a ile kosztował sam stołek. No jakieś to jest niewymiarowe. No jak byłam w Ikei, to już zobaczyliśmy takie rękawiczki, które w domu się przydają do wyciągania czegoś z piekarnika. U nas często coś w piekarniku siedzi. Także takie łapki. Jedna łapka kosztowała 4 euro. W sumie dużo, ale naprawdę są wygodne i mam nadzieję, że nie do starcia. W ogóle patrzcie, to są chyba pacywki, tak mi się wydaje. Nie wiem, fajne mają tu uchwyt, można je powiesić. Także łapki z Ikei są przydatne. Co tu jeszcze przytarga? Wyciskacz do czosnku. No pytaliście, po co pojechałam, więc Wam teraz pokazuję. Łapki, wyciskacz do czosnku, krzesełko. O, kupiłam lampkę, lampka jest super, bo lampka jest przyklejana na lustro, na taki rzep. Jest malutka, zgrabniutka, biała. Daje bardzo dobre światło, do makijażu zdecydowanie wystarcza, więc ja jestem z tej lampki zadowolona. Następnie, co tu jeszcze domowego? Mam rachunek z Ikei i powiem Wam, że nic już tu ciekawego nie ma. Coś za 12, a lampka kosztowała 12 euro. I jeszcze dwie miski kupiłam, takie duże, ładne, niebieskie. Nie przyniosłam, bo nie przyniosłam. Od tyle zakupu z Ikei, szaleństwa nie było. Jeszcze mi się podobał stolik, ale to już następnym razem. Także tyle zakupów. Szaleństwo było w Ikei. A jeszcze tutaj widzę rzeczy do domu. Stwierdziłam, że trochę odpimpuję ramkami. Ja tak naprawdę przywiozłam, podkradłam w Polsce
zdjęcia, przywiozłam sobie zdjęcia, więc jedną ramkę kupiłam sobie taką białą, na te białe szafki nocne mi pasuje. W Dealsie to jest taki sklep, gdzie jest prawie wszystko po euro 50. Tu Wam mogę pokazać przepiękne mam zdjęcie, prawda? No i to tak stoi sobie przy łóżku, jest super. Piękne jest. Ramka też jest całkiem ładna. Oczywiście to są moi bracia, żeby nie było, że to jakieś dzieciaki. No, ja się tak rozczulam. Przy drugim rozczulam zdjęciu się jeszcze bardziej, ale pozwólcie, że nie będę Wam pokazywać, dlatego że na nim są moi rodzice. Też czarno-białe, piękne zdjęcie. No i taka ramka, też to jest z Primarka akurat i też kosztowała coś około 2 euro chyba. No i jeszcze kupiłam sobie taką, taka stoi na toaletce, można ją też powiesić, ale ona stoi i tutaj jest akurat napis, włożyłam sobie napis, a nie zdjęcie, które pasuje tak właśnie do toaletki, ale to Wam o tym więcej opowiem już właśnie w takiej wycieczce po toaletce. Dalej kosmetyki, rzeczy kilka. Pokażę Wam ekspresowym tempie, bo już też to pokazywałam, co kupiłam w Polsce, ale też o to wiele osób pytało, czy będzie haul z Polski. Kupiłam 4 rzeczy, jedną już wykorzystałam, wrzuciłam do pudełka z Denkiem, więc na pewno pojawi się w Denku. To był peeling do stóp i maska do stóp w jednym. Nawet nie wiem, z czego to było. Gdzieś tam na Instagramie jest na pewno. Olejek rycynowy, bo był tylko za 4 zł, tutaj kosztuje więcej. Prawie we wszystkich aptekach jest na receptę. No i pomadka z Alterre, o której też już opowiadałam przy pielęgnacji twarzy. Pomadka, która będzie wędrowała na brwi i na rzęsy. Wędruje już. I ponoć ma im bardzo, bardzo pomóc. Zobaczymy. No i kapsułki Rival de Loup, które też bardzo, bardzo lubię. Odsyłam Was do ulubieńców. Nie do ulubieńców, do pielęgnacji twarzy, jeżeli chcecie się coś o nich więcej dowiedzieć, tam o nich szczegółowo bardziej opowiadam. Tego tutaj nie ma, więc to sobie przywiozłam. Z kosmetyków jeszcze rzecz, którą dostałam i chciałabym Wam pokazać, chociaż też już we vlogu się pojawiła, ale to jest ta szminka, którą mam dzisiaj na ustach. Jest przepiękna, przecudowna, mega, mega jesienna i to jest szminka z Wet n Wild w kolorze Sugar Plum Fairy. I jeszcze ostatnie 2 kosmetyki. Po raz kolejny kupiłam sobie płyn micelarny z Garniera, który bardzo, bardzo mi odpowiada. No i pokazuję Wam, że kolejna butla jest u mnie i kolejna butla Batiste jest u mnie. Ja Batiste wędruję bardzo między zapachami. Tym razem to jest Floral and Flirty, czyli kwiecisty i flirtujący blush. Dziwny zapach. Jeszcze go nie używałam, ale już go miałam kiedyś dawno temu, ale nie pamiętam, jak on pachnie. No i tyle, suchy szampon, koniec z kosmetyków. Dziękuję. Jeszcze kilka ciuchów na koniec, ale nie ma tego dużo na całe szczęście. Czapka, tyle. Zimno się zrobiło momentami, jest naprawdę, naprawdę zimno, więc gruba, wełniana czapa, która jest super, jest tak gorąca, tak ciepła, że jak założę sobie nawet tylko jakiś sweter cienki, no i czapkę, to grzeje mnie tak w głowę, że masakra. Czapka jest z Primarka i kosztowała chyba 3 albo 4, coś takiego. Z wielkim pomponem, taka radosna, dziewczęca bardziej niż kobieca. Musiałam, było mi zimno stopy, chociaż kapcie mam, ale chciałam coś takiego jeszcze bardziej zimowego, jeszcze bardziej ciepłego, także z hamulcami, skarpety takie puchate tutaj w środku, mega, mega fajne, reniferowe, no już właśnie mega świąteczne, także to już jest mój świąteczny klimat i one też chyba kosztowały 3, też w Primanim oczywiście. I jeszcze mini zamówienie z Choice, które też już część go mogliście zobaczyć. To jest sweter, który mam na sobie, który pokazywałam Wam już w tym. Też we vlogu, bo go miałam na spotkaniu. On jest o tyle fajny, a dzisiaj mam taki niefajny top. Ale jak mam taki top, że mam właśnie wycięte plecy, no to widać, jakie tu jest wycięcie. I to bardzo ładnie wygląda na te gołe plecy. Dzisiaj nie mam takich. Kurde, nawet nie wiedziałam, mam takie 2 topy. Jeden tak bardzo wycięty, a jeden taki jak dzisiaj. I nie wiedziałam, który zakładam. Rzecz, którą już też przepraszam, że uciekam. Widzieliście, to są te buty. Buty dość wysokie, nawet wygodne. Powiem Wam, że nawet wygodne. Nie jest to jeszcze to, nie jest to mega niebo, jakbym chodziła na płaskim, ale wytrzymałam w nich bardzo, bardzo wiele godzin. Co prawda wracałam mega taka...
strasznie było, ale jak na to, ile przeszłam, to w żadnych innych swoich szpilkach nie byłabym w stanie przejść tak daleko. No, one mają taki dość gruby ten słupek, porządny, także to jest spoko. Są ok. Są ok, naprawdę. Jak na moje szpilki, które miałam w życiu, to te są ok. No i tak można je sobie tutaj wywinąć, co kto woli. Rozpiąć, zapiąć, jak lubicie. Mogą być rozpięte, bo tutaj mają też kawałek materiału. No i ostatnia bluza. Bluza szara, zwykła. O, tak wygląda, z różowym. W ogóle powiem wam, że na stronie, nie wiem, czy źle popatrzyłam, czy co, byłam pewna, że to jest jeden kaptur z takim różowym środkiem, a to się okazało, że to są dwa kaptury, ale jest to spoko, nie wygląda to źle, jak się to założy, bo już miałam tę bluzę na sobie. Jest to okej i też jak się to założy, to mega, mega grzeje. No i strasznie mi się podoba połączenie tych kolorów, tej szarości i tego baby pink, bardzo ładnie to wygląda. Także tyle, dajcie mi znać, co wam się podobało i czy znowu dużo kupiłam. No nie, bo to trzy rzeczy z Polski, podstawy kosmetyczne, kilka rzeczy do domu, no jakieś ciuchy też podstawowe, więc już nie przesadzajmy. Oceniam obiektywnie, że nie jest tego dużo. No to, że zakupy z Polski, kosmetyki, ciuchy, to tak w miarę rozsądnie. Nie czuję się winna. O, w ten sposób powiem. Dajcie mi znać, co o tym myślicie i dajcie mi znać, co myślicie o takich... Kurde, no nie był wcale krótszy, myślałam, że będzie krótszy. Znowu jakby mi przyszły kolejne rzeczy, to by było pół godziny chyba. Także tyle, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i do zobaczenia.